taki mam setup, siadam z drugiej strony wyjątkowo. Ciekawe, czy któryś ptak skusi się usiąść, jak ja siedzę dosyć blisko. Bo tyle mamy na 70 mm, więc zobaczymy, czy się uda. Sikorki tu dookoła już latają. Tutaj nawet nie wiem, czy nie widać jednej sikorki. O, gdzie jest tutaj sikorka? O! I zobaczymy, czy się skusi, czy przyleci do karmnika. Takie próby podejścia bliżej, bo mam 7200, Sigma 150-600 poszła do sklepu, a czekam na 180-600 Nikona, od Nikona Z. Zobaczymy, czy skuszą się tutaj usiąść. Cofnę tutaj. Nagrywam w 4K N-Log, 10 bitów. Nagrywam 70 mm, Sigma 70-200 na 2,6 trzymam teraz. No, damy trochę na 5. Zobaczymy, czy się jakiś ptaszek skusi tu przylecieć. Jestem może, nie wiem, 2 metry od karmnika. Jestem bardzo blisko. Rudzik przyleciał, rudzik się nie boi. Tutaj gdzieś była sikorka. Uciekła, ale jest, je, sikorka. Jestem bardzo blisko, ptaki się do mnie przyzwyczaiły już. Ja tutaj cały czas jestem, więc się nie boją tak. Jestem na wózku, wiecie, więc siedzę na balkoniku, więc ja nie mam szans bezszeleśnie podejść do ptaków, więc ogród ratuje mi życie. Ole, dostał z dynki. A, dwa rudziki się pogoniły. Nie wiem, czy to się nagrało. Ale ciekawe, ciekawe. Trzymam w rękach ten zestaw, więc trochę mi ciężko. Jakby go trzymać, mogą sobie wstawić. Więc przełączę się na zdjęcia. To tyle. Pokażę wam zdjęcia z tych ujęć. O, następny rudzik leci. Krążą obok. Zaraz powinien przylecieć. Tam są. Wyczekują. Patrzą, co się będzie działo. Sikorki. Ej, no wyoszczą. Nie to, tylko tam. Już zdziały stamtąd. Zazwyczaj są tutaj, w tym rogu, gdzie jestem, się chowają, bo ja siedzę, o tutaj, z tej strony stawu siedzę, z drugiej strony. Też w podobnym dystansie, tylko mnie rzeczka, powiedzmy, oddziela ten stawek, to się czują bezpieczniej. I tam są zwyczajne, że jestem. Tu jestem rzadko, więc nie są zwyczajne. O, rudzik tam się usadowił przy karmniku. No chodź, 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 chodź tutaj. Nie będę nic robił. Zobaczcie, ile tam wróbli jest. Nie wiem, czy zobaczycie. Postaram się wam wyłoszyć. Zobaczcie, tutaj wróbli czeka. Aż któryś pierwszy przyleci.
kilkanaście rubli, albo kilka, albo z 20 nawet. Tam czeka, aż tu któryś pierwszy odważny przyleci do karmnika. No dawajcie, chłopaki, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Nie bójcie się. No nic, poczekaj chwilkę. No jak ładnie tu usiadł wróbelek. Przy tej budce mam nadzieję, że zamieszkają w tych budkach tego roku. No nie bój się sikorka, to cię czy tutaj przecież nic nie robię. W przyszłym roku będziecie mi latem, do lata jadę z ręki. Popracujemy nad tym. Jest odważna. Już tu jadłeś chwilę, ale się ruszyłem bardziej ostro i się przestraszyły z powrotem. Coraz bliżej jest rudzik. Dobra, chyba starczy tego wideo. Porobię im trochę zdjęć. Rudzik przyszedł, się tak nie boi. Bardzo fajnie. Powiem, że Sigma 7200 gorzej sobie radzi z wykrywaniem, aparat z wykrywaniem ptaków takich małych. Mimo, że kat podobny niż 7200, być może to jest na separacji obiektu z tłem. Inna jest po prostu. No i wróble przyleciały, więc już się powinno zrobić tutaj w miarę spoko. Niektóry aparat mam przy oku, one się bały trochę tego ruchu z tym aparatem, bo blisko jestem, ale się powinno tutaj ładnie wziąć. Dobrze, tutaj była wojna szpaków, bo te kulki wystawiłem i tu się zleciały. Żona mi zaczęła krzyczeć, co ja żebym tutaj im dał do jedzenia, bo tu istny Armagedon. Dobra, przestanę chyba wideo kręcić, bo nie mam tutaj za ciekawych kadrów, one się mnie boją. Więc postaram się sikorki wpadł i wypadł. Lubię się podnieść, więc trochę tu z tego jedzą. Ja się zaraz będą tłukły. Jak zamrzycie, to będą się tłukły. Postanowiłem ich nagrać z innej strony. Ktoś tam hałasuje i się ptaki boją troszkę. Potem zrobię wam zdjęcie, gdzie ten mój papa mobile jest, jak jestem daleko tutaj od tych ptaków, znaczy jak blisko jestem. Ale tym tak za bardzo nie przeszkadza to, że z wami rozmawiam. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Czeka na swoją kolej. Muszą mi bardziej zaufać. Dawno nie siedziałem. A z tej strony to już w ogóle. Muszą mi zaufać, więc trochę tu posiedzę.
jak straszą, że przylatują, próbują mnie wyczuć. Tam w stawku piją, nie wiem, czy by cię widzieli. Tam się kąpią w stawku na końcu. Piją wodę, kąpią się. No tu jest sikorka na końcu. No wyłożę na tą sikorkę. A ta sygna gorzej coś działa z tym niż 150-600. Dobra, wracamy do robienia zdjęć. Zobaczcie, jakie mam warunki, jakie ISO. 1628 i mamy 10 000, 16 128 000, także 12 800 znaczy się. Jest strasznie ciemno, godzina 14 około. Pochmurno i ciemno. Żona woła mnie na obiad, więc będę musiał pójść. Znaczy, ja mam taki setup, teraz usiadłem z drugiej strony. Zazwyczaj jestem z tamtej mańki i ptaki się mniej boją, bo są przyzwyczajone. Ja mam tak patyki ułożone. Tu mam powiercone na orzechy otwory, karmniki. To mają na co dzień, a ja chcę ich fotografować bez karmników. To mam tutaj otwory porobione na jedzenie. Tu wsypuję też. I one lądują na tych krzakach tu i przylatują. A ja dzisiaj tak chamsko usiadłem, że zobaczcie, jak jestem blisko nich, na tym moim chodziku siedzę. Więc jestem bardzo blisko, tutaj może jest 2 metry od nich, więc trochę się cykają, dlatego że rzadko bywam z tej strony. Z tej strony, jak jestem tutaj, jak to trochę takie puste pole, widzicie, jest trawa i takie małe oczko jest po prawej stronie. Jak ja tutaj jestem, też podobny dystans, ale z tej strony i tutaj mi oddzielają te krzaki, tutaj i woda, o, i siedzę tak, tutaj, o, i je fotografuję, to one się nie boją tak. Ale chciałem, bo tutaj mnie, o, trochę przeszkody oddzielają, więc są zwyczajne, że ja tutaj jestem. A z tamtej mańki to jednak trochę się cykają, bo tam bywam rzadko, one zazwyczaj tam się, z tamtej strony latają i się chowają. A tutaj mam jeszcze czatownię, że mogę się schować tam, jakby padało, i fotografować niżej ziemi, o, i wyżej. Tu mam stawek. Tak to bierze i wygląda. Idę na obiad, bo mnie żona wołała i nie chcę dostać opierdzielo. O, to tak to wygląda. Na dzisiaj już chyba skończyłem zdjęcia, kilka zdjęć tylko zrobiłem i takie krótkie wideo.